Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Reczek. I słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z gry Metin 2 na serwerze PL. Witam was bardzo serdecznie. Kochani, dużo się wydarzyło od ostatniego czasu, znaczy może nie tak dużo jak ostatnio, ale na pewno wbiliśmy level. Mam level 50. Wbiłem go podczas, słuchajcie, dropienia szkat blasku, więc tym też się również zajęłam, a szkaty blasku dropiliśmy kiedy, słuchajcie, szkaty blasku dropiliśmy sobie w czasie transmisji na żywo, więc słuchajcie, był live z szkat blasku, również poza tym dropiłem kory, dropiłem różne inne rzeczy, dropiłem oczywiście kartów od co niemiara, ale zanim przejdziemy w ogóle, słuchajcie, do tego, że pokazałem ekwipunek, co tam się wydarzyło, co się pozmieniało i co dostałem i co się działo, to chciałam oczywiście powiedzieć wam, co przez ten okrągły tydzień się, słuchajcie, wydarzyło, jeżeli chodzi o Metin 2. Słuchajcie, pierwszą rzeczą biłem metki, żeby dropnąć fioletową, ebonitową szkatułkę. I co wam powiem? Udało się, więc na dzisiejszym odcinku sobie otworzymy i zobaczymy, co z tego rypnie. Zastanawiałem się, szczerze mówiąc, czy ją na przykład nie sprzedawać, znaczy czy ją bardziej sprzedać. Ale stwierdziłem, że z tej nie lecą jakieś syfy, tylko takie dość takie spoko rzeczy, więc stwierdziłem, taką jedną możemy sobie otworzyć, czemu by nie, więc taką jedną po prostu sobie otworzymy. Drugą rzeczą był to donatek. Jak zwykle Radarek 64 rozpieszcza mnie jak potrafi, daje mi co mu niepotrzebne, a mi się jak najbardziej przyda. Do tego dostałem od niego 10 kaka, jak on to stwierdził, na święta, więc mega mu za to dziękuję i że tak po prostu wspiera moją postać w tej grze. I też dzięki niemu Rudy Pirat, bodajże jest chyba jego bratem, ile dobrze zrozumiałem, również dostałam donatika od niego w postaci 10 księgi klon, więc też całkiem fajnie. Dziękuję wam bardzo, chłopaki, serdecznie was pozdrawiam i dzięki, że po prostu wspieracie moją postać, dzięki temu mogę gdzieś tam rozwijać tą postać do przodu. Młody jest okej, okay, młody jest okej, okay, to jest ziomeczek, który wbija, jak mam live, no to jak najbardziej wbija na live i pozdrawia całego YouTubka i tak dalej, więc mega mu za to dziękuję, że pamięta o mnie i również go serdecznie pozdrawiam. No i często się pyta, kiedy są live, no to ciężko. Ciężko mi odpowiedzieć, ale mniej więcej wiem, kiedy co bym chciał zaplanować, więc mniej więcej co wiem, o co chodzi. Wiem, kiedy chcę. No. Kiedy ja chcę, a kiedy jest taka możliwość, że są dwie różne rzeczy ze względu na mój internet, ale to już temat w ogóle na jakiś osobny film. Palenie i ulepszenie rzeczy, powiem wam szczerze, pierwszy raz tak się nalatałem, latając M1 do kowala jakby gildyjnego, potem latanie do rynku, potem z rynku do shopa, tam gdzie są, słuchajcie, rzeczy takie ulepszacze i tak dalej. Nie, dla mnie to była katorga i powiem wam szczerze, wszystko prawie zjarało. Kompletnie wszystko. Jedną rzecz, którą jestem mega, 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 mega zadowolony, to, że nie zjerało mi ebonitowych na plus 9, więc byłem mega w szoku, jak ja to ulepszam, tak patrzę, what? I udało się? No więc się udało, ebonitowe plus 9 poszło, słuchajcie, na sel i dzisiaj się przejdziemy, słuchajcie, na rynek i zobaczymy, czy się sprzedały, bo nie mogę wejść już niestety na tą postać, bo tak zlagowało tam grę, że nie jestem w stanie zobaczyć, czy się sprzedało, czy nie, ale się po prostu tam przejdzie, bo wiem, w którym miejscu stoi. Co jeszcze? No i przed chwilą, słuchajcie, z Gildią Love Me or D. Jeżeli dobrze powiedziałem, słuchajcie, z ziomeczkami z gildii i oczywiście też dziewczyna, bo to są takie kozackie dziewczyny. Wybraliśmy się, słuchajcie, na DD wspólnie, więc było całkiem sympatycznie. Niestety większość mi popaliło. Jeszcze się wybrałem z ziomeczkiem medal, któremu muszę zwrócić jeszcze okrągłą tarczę, bo mi dał mi dwie. I nie wiem, o co chodziło w końcu, ale w końcu muszę mu ją oddać, więc zaraz mu ją oddam. Ale mega dziękuję gildii, że po prostu przyszliśmy razem na DT i no faktem spaliło mi dwie nimfy, no ale było fajnie, więc nie ma co narzekać, na szczęście medala, ten postać medal, jego znajomy czy ktoś tam, nie wiem, też był z nami, no i ulepszył mi okrągło na plus 7, więc nice. Mam plus 7, niestety jedną plus 6, drugą plus 7, więc trzeba będzie zaś kupić jeszcze raz okrągłe, ulepszać, czy kupić plus 5, ulepszyć na plus 6 i się wybrać znowu na DT, więc no, to jest wszystko przed nami, słuchajcie. A teraz co, rozpoczynamy normalnie odcinek, więc jak najbardziej witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. I co? Bawimy się, słuchajcie, w tej grze. Słuchajcie, jak widzicie, 50 level wbity, więc no, od ciula misji, od ciula, od głównych, po dodatkowych, po polowanie trzeba skończyć, eventowe nie ma. Do biologa się przejdziemy, brakuje mocno, to zgadza się, bo wykorzystaliśmy. Tu też mamy różne misje do wykonania.
księgi misji, nie? No i codzienne misje, czyli te misje takie po prostu dodatkowe, słuchajcie. A ty co tam robisz? Nasz ziomeczek tu stoi. Ej! Panie! Cześć! Ale ty chlejesz ino, chlejesz ty! To piwsko, no myślisz, że to dobry pomysł, żeby chlać ino se chodzić? Nawet butów, nie może ci buty dam, chociaż nie, też mam plus 4. Dobra, nieważne, słuchajcie, tak, pokażę wam teraz jak wygląda. Powiem wam, że w ten sposób to wygląda, mamy bardzo, znaczy bardzo dużo, mamy trochę tych kart, okej, chcąc, nie chcąc. Mam ich 11, mam nadzieję, że jeszcze do środy, bo bardziej w środę planuję, że będziemy po prostu czyścić wszystko co świąteczne, czyli te świąteczne skrzyneczki, jak i tutaj karty okej sobie potwieramy. Karty okej oczywiście na live porobimy, myślę, że skrzyneczki też i myślę, że ten po prostu zostawię zapis live'a i to będzie jako odcinek taki dodatkowy. Albo jako odcinek po prostu. Co jeszcze, słuchajcie? No dalej mam tego lwa, ale słuchajcie, w item shopie już sobie zakupiłem. Zakupiłem sobie, słuchajcie, mega przekąskę. I zrobiłem sobie tak, że tego sobie stracimy w item shopie. Po co ja tu zamknąłem wtedy? W item shopie mamy jeszcze jedno świadectwo lwa. O cię pierun. Drugie mamy świadectwo lwa i tego sobie zrobimy. Zrobimy sobie go, słuchajcie, na obronę. Mam swój ewolucji, więc sobie go zrobimy, ulepszymy i damy przekąskę. Znaczy jak będzie się kończyć czas, damy przekąskę, będziemy mieli go jeszcze na 15 dni, więc wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Pewnie się zastanawiacie, czemu ja sobie tutaj zostawiam. Na razie tego nie będę, słuchajcie, jakby ogarniać. Jeżeli chodzi o broń na wizerunek i tak dalej, bo on na wizerunek broni, to sobie odpalimy, słuchajcie, jak gdzieś tam w 10 odcinku może, wiecie co, stwierdziłem sobie, że co 10 odcinków będziemy zmieniać miniaturkę do tego. Miniaturkę do odcinka i dlatego stwierdziłem, że sobie wtedy dopiero to odpalimy. Co jeszcze? Dropo mi w DT, jak byliśmy gdzieś, poszliśmy na metki czy coś tam, no to dropo mi pomoc, moka i błogo, czyli sam raz dla buffa. Do książki klątu zaraz dojdziemy, słuchajcie, tu mam właśnie tą plus 7, co się udało ogarnąć, to jest niestety plus 6 i ta plus 6 tego ziomeczka, co muszę mu oddać. Pozwólcie, że się napiję, bo mi wyschło w gardle od tego gadania już. Tak krótko gadam, a mi już sucho? Okej. Okay. Instrukcja swojenia? Jeszcze nie mogę przeczytać. Niedobrze. Zwój egzorcyzmu, a właśnie, bo nie wiem czy wam mówiłem, ale udało mi się tą skrzynkę ogarnąć. Nie wiem, czy w ostatnim odcinku już to powiedziałam, czy nie. Faktycznie poszedłem do strażnika i od strażnika dostałam, no i tutaj mam w tej ostatniej karcie, o. To mogę sobie to na przykład przerzucić tu i jest pięknie. Jeżeli chodzi o drugą kartę, no to mamy tą fioletowo-bonitową szkatułkę, mam ten strój, a jeszcze 48 minut. Więc zaraz się skończy. Stwierdziłem, że nie będę dobierać tej czapy, bo to tak brzydko wygląda, tak. Jeszcze ma te siwe włosy dziwne. Więc tym dobrze wygląda, no i niestety kostium, już nie będę miał kostiumu, więc kostium jakby straci swoją ważność. Niestety, pewnie tą szkodłeczkę otworzymy sobie, to my, słuchajcie, dropie mi cały czas te runy aury, jestem ciekawy, czy mi jest to potrzebne, czy nie. 34 kory mamy, 155, o, cie. 155 mamy skarpetek, nice, tu tą szkatułkę z plusem, no i gdzieś tą mistrz sztuki combo, no i podki. Bo jeszcze tutaj, słuchajcie, niby ogarnąłem, ale tak może nie do końca. Jeżeli o to by chodziło, słuchajcie, zobaczymy, czy możemy iść sobie do Świętego Mikołaja, bo zaraz zajmiemy się wszystkimi misjami, jakie są jakby tutaj dla nas. Przynosić skarpetkę, gdzieś mi przyniosłeś. Chyba dopiero jutro będę mogła faktem w nocy, co sobie odpaliłem. Ale dobra, słuchajcie, lecimy sobie do... Do kogo sobie lecimy? Lecimy sobie do Bieloga. Jeszcze podejdźmy do kapitana może, zobaczymy, co ten kapitan ma dla nas. Cześć. Ach, to ty. No, to ja. Mam informacje od Yuhwan i są jak zwykle szyfrowane, niełatwe do odczytania. Musimy się pośpieszyć. Ostatnim razem całkiem sprawnie ci poszło szyfrowanie, wiem, czy pomożesz mi ponownie, byłbym wdzięczny. Ocie pierun! Na pewno drugie to jest na... Ale co to jest to pierwsze?
Dobra, drugiej, czekaj, na horyzoncie. Ale to pierwsze? Jest dwa razy W, trzymam, że W będzie pierwsze. Wierokow. Wrogowie? Wrogowie. Tak, wrogowie na horyzont. Horyzoncie? Wrogowie na horyzoncie. Jest. Tak, masz rację. Teraz też to widzę. Jestem z ciebie dumny. Jestem jedyny z naszych Jesteś jedynym z naszych najlepszych żołnierzy. Jest tu taka pochwała od kapitana. To zdaniem jest uzgodnionym hasłem. Oznacza to, że Jungfer zdemaskował wrogich szpiegów, którymi musimy się zająć. Zaraz wydam odpowiednie rozkazy. 1 300 000 punktów. No i dzięki temu mam 51 level. I pewnie się zadajecie, Areczku, ale ty mówiłeś, że chcesz na 50 się zatrzymać. Słuchajcie, nie wiem, przekonaliście mnie. I po prostu ciśniemy dalej. Aż po prostu Berserk nie będzie nam jeden. Czyli potrzebuje się 6 ozetek. Szarży. Bo 8 plus 6, 2, 4, 6, to mam 14. I nasz, jeszcze 3 levele. Czyli co? 51 plus 3, 54. No to 54 level muszę mieć. Bodajże, żeby to tak wszystko grało. No dobra. Wzmocnij własną siłę. Dobra, to jesteśmy sukno, wzmocnij własną siłę 3 godziny, tak, spotkamy się za 3 godziny i co my tu mamy? Loch pająków 3. A, dobrze, że jesteś, mam dla ciebie ważną informację. Nasi zawodowcy odkryli trzeci poziom lochu pająków. No, V3 to dość znany temat. Ta nowa jama jest mniejsza niż te, które znamy dotychczas, jednak zadomowiły się tam ponoć wyjątkowe groźne pająki. Poza tym znaleziono tam stary nagrobek z wygawerowaną inskrypcją, której jednak nie udało się rozszyfrować. Udaj się na poszukiwanie tego nagrobku. Przynieś mi kopię tej inskrypcji, proszę. Tam przy pustku możemy ci wejść do lochu pająków. Okej. Okay. Czyli co, musimy wybrać się do lochu pająków. Dobra, to była misja od tego. Lecimy szybko, słuchajcie, do biologa. Okej, okay, dostaliśmy przepustkę, tego nie potrzebujemy. Jeszcze mam te potki, nie? Ale kurde, szkoda mi ich. Dobra, najmy tą. I co mamy? Ach, nieczytelne. Kurczę, ale dopiero 2 zaakceptował. Nie wiem z ilu, ale dopiero 2. Dobra. Coś nam się tu świeci, więc lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj taki będzie odcinek ogarniający, słuchajcie, wszystko, co jest możliwe. Ze względu na to, że po prostu, no... Trzeba tu ogarnąć parę rzeczy. O, a to dla ciebie, Jonach. To się nie daje i to też nie. Och, zobacz, produkcja nieprzerwanej porcelany. Przerwanie porcelany. Co? Produkuje nieprzerwanie porcelany. Nieważne. Ale większość rzeczy pęka. Wydaje mi się, że potrzebuje nowych receptur na wyrób porcelany. No dobra. Spróbuj nowej metody. Niełatwo jest wyprodukować seledynową porcelanę. Dlatego tylko niewielu wie, jak to zrobić. Potrzebuje jednak do mojej sztuki. W tym wypadku, tak, Uriel mógłby mi pomóc. Proszę pójść do Uriela, tutaj się, jak zrobić taką porcelanę. A i pewnie się spytam. Jasne, Uriel nam pomoże. Co ty się, myślisz, że Uriel ci nie pomoże? Ty też taka morda, że ci ze wszystkim pomoże, co ty? Elo. Seledynowa porcelana, znam się na historii, mam duży zasób wiedzy z fizyki, ale mnie interesuje sztuka. Nic ci nie powiem o seledynowej porcelanie, może Sean coś wie. Ja za nim nie przepadam. On czyta tak dużo różnych książek, może już będzie coś o niej wiedział. No dobra. Czyli lecimy do drugiego ziomeczka. A Son jest bodajże tu. Cześć. Czego chcesz? Nie przeszkadzaj mi podczas czytania. Co? Seledynowa porcelana? Pewnie, że znam. Jakby nie było, przeczytałem tuzin książek poświęconych porcelanie. Czemu pytasz? Nie bez powodu nazywałem je molem książkowym. Wszystko doskonale rozumiem, co jest napisane w księgach. Znam na pamięć metody produkcji seledynowej porcelany, ale dlaczego bym cię wyjaśniał? Poczekaj. Mam pomysł. Poprosiłem jednego domokrący świątyńcy wioski o książkę, którą potrzebuję, ale nie mam czasu ją odebrać. O, ciepierun. No dobra. Czyli będziemy musieli się wybrać do M2. No dobra, a tu co się nam świeci tak z ciekawości? O, a co to jest? Godzina otwarcia? Okej. Okay. Otwórz sklep. Ocie pierożek, a tu? Specjalna mikstura. Hej! Wygląda na to, że posiadasz ogromną siłę. Ach, ja jestem silny, dziku. Mogę sprawić, żeby stał się jeszcze silniejszy. Musisz mi tylko wyświadczyć ogromną przysługę. Na wioski wtargnęły zwyczajnie bezpieczne, bo się pokonasz, to sobie. No dobra, ale jakich? Zabij 100 dowolnych potworów, znajdzie się w pobliżu wioski? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ja mam bić... Co słucham?
Wzmocnij własną siłę. Okej. Okay. Poważnie! Dobra, to wykonamy gdzieś przy okazji. Co to jeszcze na świecie? Inskrypcja. No dobra. Okej, okay, czyli nigdzie się nie świeci. No i dobrze. Chciałbym teraz... Tu. Chciałbym wejść po kolei, słuchajcie. Wow, od głównej. Strona tajemnic, od różnego dochodzenia każdy 7% do lochu pająków uda się do... Izabilentarna. No dobra, czyli to możemy zrobić przy okazji, więc może się wybierzmy dzisiaj, co wy na to? Dochodzenie stoków, mamy klej, no... Klejnot od handlarki żywności. Nici mamy, klejnotu nie mamy. A klejnot ona chciała za 100 wątrobę, nie? 100 sztuk wątrobę. No dobra. Jeżeli musimy... Gdzie musimy iść? Na pustynię? Na pustynię. Dobra, to my się wybierzemy, słuchajcie, do M1, do M2. Z M2 wykonamy misję dla Shona. I z M2 polecimy na pustynię. Co by na to? Tak byśmy mogli, słuchajcie, zrobić. A właśnie, mieliśmy otworzyć sobie tą szkatułeczkę i z tej szkatułki... Podnosi szansę na zadanie przy wejściu drzem podczas walki o 20%. No dobra, czyli rozumiem, że to ma mi dać jakąś dodatkową siłę, tak? Przeszywające uderzenie, że będę bardziej bił, czy co? No dobrze, no. Liczyłem na jakąś zmiankę, czy dodanie bonu, no ale dobra. Niech jest jak jest. Nie mogę się tego dotykać, szczerze mówiąc, bo jestem ciekawy, co nam z tego nam wyjdzie, szczerze mówiąc. Co tu wyjdzie? No, jestem mega ciekawy. A dziubasek jak się trzyma? Właśnie, pokazałam dziubasek. To jest kolejny dziubasek, czyli kolejny taki ten. Kolejny pet, słuchajcie, jest na 8 dni, ale dostałem, słuchajcie, od radarka, pewnie widzieliście, dostałem od niego drzweczkę. Więc będę mógł na spokojnie, jak mi się skończy 8 dni, przedłużyć go na kolejne, tam chyba 12 czy 11 dni on był, więc wydaje mi się, że całkiem spoczko. Ja będę musiał się wybrać, słuchajcie, żeby dropić te wątroby, bo muszę skończyć tą w końcu tą misję, więc nie wiem, kiedy to zrobię. Ale na pewno wszystko, słuchajcie, po świętach będę ogarniał, widzicie, ten syf z tym i z tym, po prostu tak dużo to miejsce zajmuje, że to się w głowie nie mieści, po prostu, no... No, musi tu nastać jakiś porządek i ład, nie? Bo jak widzę to EQ, to powiem wam, tak mnie mdli, tak mnie to wkurza, że to tak wygląda. A tu widzę co? Pan nie zbiera karty, okej, to ja pozbieram, nie ma sprawy. Coś gdzieś jeszcze? Zmianka, drop. Okej. Okay. No problem. Słuchajcie, i tak jak mówiłem, gdzieś tam się zatrzymamy na jakimś levelu, może ten 54, bo faktycznie 3 nam brakują, tak? Jakbym ograł w to w rozsądny sposób. Czyli co? Mamy 8, tu jest 7, 8 plus 7 jest... 8 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli to jest 15, 16, tak? A dobra, jedno co zostawiamy, czyli 8 plus 6, tak? 2, 4, 6, to jest 14, 15, 16, 17, czyli jeszcze 3 levele do przodu. Czyli 52, 53, 54, czyli faktycznie na 54 levelu. Może nawet na tym 55 tutaj zostaniemy. Ja sobie kupię z ISU... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Szkło tajemnic? Taką, wiecie, bransę tajemnic, dzięki któremu ten X mi będzie mi rósł. I to będzie całkiem spoko i będę mógł sobie kory dropić i tak dalej, więc będzie okej. Okay. A, przy okazji, na tym koncie zrobimy sobie dropka. I dla was mam zadanie, słuchajcie, wymyślcie mi jakąś fajną nazwę dla dropka. Tak, żeby zrobić fajnego dropa, słuchajcie, Sura. Na pewno będzie to Sura dla odmiany jakiegoś dropa fajnego, słuchajcie. Nie wiem, kiedy to nastanie, mam nadzieję, że nie za szybko, słuchajcie, bo gdzieś tam liczę na to, że na jakiś event się załapiemy, gdzie będzie można, słuchajcie, gdzieś tam dropnąć w M2, M1, coś tam. Więc i wtedy odcinki byłyby i z tego, albo tylko z Sury, albo tylko z Woja, bo tutaj, słuchajcie, będę chciał na pewno czytać ku różne, dorobić się trochę kasy i tak dalej, mam nadzieję, że sprzedając się te bonitowe kulczyki, które tam mam i po prostu, no, będzie sztosiwo. Dobra, coś do mokrąsa. Hej. Hej, przyszedłeś, aby mi pomóc. A, chcesz książkę dla Suna? Suna? Sona, Shona? Nieważne. Miałem zamiar udać się wkrótce do wioski, ale cóż, on jest niezbyt cierpliwy. Wysyła innych po swoje rzeczy. Hm. O tę książkę, nie wiem, co jest
takiego ważnego w tym stosie papieru. Przecież o wiele ważniejsze jest zbieranie Yang. Otóż to do mokrążca, masz rację. Jak tam twoje interesy? Od czasu rozpoczęcia wojny bardzo trudno na siebie zarobić. Związek handlowy kiedyś był bardzo potężny, a jego czasy świetności minęły. Nie możemy już dłużej ignorować dzikusów, zaprzysiężonych żołnierzy i żołnierzy wiatru, jak było do tej pory. Okej, okay. Czyli mamy tą książeczkę, mamy ją jakby fizycznie. Nie mamy ją faktycznie, tylko fizycznie. Dobra, już doszona. Okej. Okay. Lecimy, słuchajcie, słuchajcie. Lecimy, słuchajcie, teraz gdzie? Na pustyni, z tym lecimy do tego lochu pajączków, słuchajcie. Coś mamy tu. Kadek jak najbardziej się przyda. A ty masz, słuchaj, dziubasek, pełne to? Pełno masz, tylko ekspo ci brakuje. No dobra. To co? O, tutaj piszą sobie ładnie expili, jakieś, wiecie, kawałki, klejnoty czy coś. No nie pójdę na tego metkę ze zrości o 20 leveli do przodu, przecież no. Dobra, ja się z wami zobaczę i słuchajcie, na miejscu. Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie, znajdujemy się przed V1 i wkraczamy do V1. Ogólnie V1 jeszcze sobie, słuchajcie, nie radzę. To jest takie przykre, ale jeszcze V1 sobie nie radzę, tak jakbym chciał, żeby sobie radził, wiecie? Tak, kurczę, jeszcze chyba mi trochę brakuje, żeby w V1 być takim prokozakiem. Dobra, pytanie, czy ja będę teraz potrafił po prostu tam dotrzeć, czy nie? Bo rozumiem, że mam się wybrać do tego całego kwaku hunkaku. Która to była misja? To była ta. Udaj się do Kuahodong. Nie wiem, czy tu jest ten Kuahodong, czy nie. Nie, to jest Hulsung. Czekaj, ubierz. I ubierz to. Dobra. Strzelam, że jedno ubicie to będzie za mało, co? Udaj się do Kuahodong. Kuahodong, a to nie jest to? Gdzie jest ten Kuahodong w takim razie? A tu nie ma innego typka przecież. Elitarny trójcy pań. To jest ten, co mam zabić. Okej. Okay. Dobra, dajcie mi chwilę, ogarnę sytuację zaraz. Dobra, okej, okay, ogarnąłem. Ten Kuahodong. To jest po prostu tutaj, tak się nazywa ten loch. Elitarne trujące pająki żołnierzy. To są ci, którzy chyba do mnie przychodzą, ten automatycznie, nie? To co teraz ich ubijałem? Elitarny trujący pająk żołnierz, to miał być to? Elitarny trujący pająk żołnierzy, tak. No dobra, czyli to są ci, czy trzeba ich bić, aż póki kurczę na mnie umrono. Znaczy umrą, póki z nich po prostu nie dropnie. Bo rozumiem, że z innych co nie mają co strzelać. Ja tu widziałem tą królową, ale myślisz, że damy sobie radę z królową? Może ty będziesz tym szczęśliwcem, co? Ach nie. Wiecie co, korci mnie ta królowa. Spróbujmy ją ubić. Jak się nie uda, to się nie uda, ale spróbujmy. Oj nie. Ja już teraz widzę, że to tak nie idzie, jak bym chciał. Nie będę ją ubijać całe dnie. Nie ma co. Dobra, nie ma. No, to była próba, podejście się nie udało. Co, idziemy od niej. No dobra, czyli lecimy sobie, słuchajcie, tutaj i co? Muszę drobnie za chwilę, no kurde. Dobra, zrobię tak, że ja po prostu włączę nagrywanie, jak po prostu mi dropnie ta kolejna strona pamiętnika. Okej, okay, odzywam się do was, zobaczcie na dole, strona pamiętnika dropnęła, więc nice. Ale tak powiem wam szczerze, nie wiem, z dwie minutki i już mi się udało.
Dobra, to mamy zrobione, ale my lecimy, słuchajcie, do V3. Czy jestem ciekawy, czy on tam w ogóle dociąga. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy ja znam w ogóle drogę do V3. Mówiąc szczerze, to mnie tam nigdy świat nie widział, więc do tajemniczka. Jestem strażnikiem tajemniczy komnaty lochu. Powiem go, zaczynę coś na to dobrze do niej wejść. Jej! Okej, i jak to wygląda? Czyli trafiliśmy do V2. Okej, czaję. Dobra, czy musimy iść po tych drożkach, co nam tu prowadzą, tak? Dajcie mi tego. Ej, zobaczę, on sobie radzi w V2. To jest kozak. Ja sobie nie... To jest przykre trochę, że ja sobie nie radzę w V1 nawet. On sobie radzi w V2. Gdzie tu są, no, większe levele, nie? No dobra, trudno. Coś musimy wykminić. Na pewno trzeba zrobić, wiecie, porządne EQ. To wtedy będzie można, słuchajcie, latać i się chwalić po na prawo i lewo, jakim jesteśmy, kurde, dobrą firmą. Nie firmą, a po prostu, że mam po prostu to dobre EQ, no i możemy latać po V3, po V2 i tak dalej, więc... Może, że królowa pająków to jest jakiś standard V2, tak o, się pojawia. A my ją ładnie, sprytnie omijamy. Okej, okay, cały czas prosto. Wszędzie są drogie poblokowane. A nie. Tu w prawo teraz, dobra. Rozumiem, że jak... Tak mi się wydaje, słuchajcie, że jak zajdę na sam koniec, to i się znajdę w tym V3. Dinie, że wiecie, V2 robi mi niespodziankę i takie no, tak szybko, to ty tam nie dojdziesz. Będą miały jakieś tu 62 levele te mopki, więc... Takie 50 level to tak trochę chyba za szybko mi się wydaje, ale no kurde, ten kozaczył i stwierdził, że da się, więc wow. To są ludzie, którzy po prostu przychodzą tylko po to, by kurde ekswić. 53, też Likan, wow. To się może tu nie poradził. Lewo, prawo, chyba prawo. O, chyba do... Aha. No dobra, a do V3 to przepraszam bardzo, jak ja mam się dostać. Tu? Okej, okay, czyli muszę ogarnąć sobie w telefonie, jak się dostać do V3. Dajcie mi jeszcze chwilkę. No, słuchajcie, teraz mi się udaje. Po prostu jak jechałem tamtędy, to po prostu pomyliły mi się kierunki i ja znowu wróciłem jakby na z powrotem, a miałem po prostu jechać tędy, więc tutaj się zbliżamy do V3. Co w tym V3 musimy zrobić, bo powiem szczerze, już nie pamiętam. Dobra, jesteśmy w V3 i to była księga gry. O, czyli liczą się wszystkie moby. No dobra. Inskrypcja to była. Znajduje się stary nagrobek. Ja pierunia, weź teraz znajdź nagrobek. To będzie hardkorowe, no dobra. Nazywa się to SD3. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w V3. Czy jest mapka? Nie. Ale mogę sobie odpalić. O, to tak. Ale tu są te! No, to V3 to takie masne wygląda. Powiem wam szczerze. No jedziemy teraz do redek na przepale, bo ja nie wiem, którędy mam jechać, ale widzę, że tu się ikonka świeci, więc tyle, słuchajcie, dobrego. Że nam się tu ikoneczka świeci. 64 lewo. No ja chciałem, że gdybym 55 i takie wykokszone EQ, no to będzie dobre miejsce, by chyba, słuchajcie... Expić mi się wydaje, znaczy expić. Tropić bardziej. Tylko muszę już takie, wiecie, EQ takie, no... Potężne. No miejmy nadzieję, że mi się to uda, słuchajcie. Dlatego 55 level, zatrzymujemy się definitywnie, robimy 3 razy Q. Czytamy 3 Q, aure, berserk. Berserka mam dużo, wirka mam dużo, gorzej mam, słuchajcie, z... O, póki że to mi się przyda. Gorzej mam, słuchajcie, z czym? Z aurą, no bo kurczę, też to kupę kasy kosztuje. Ale no mam nadzieję, że jeszcze uda się gdzieś tam ogarnąć do tego 55 levelu, żeby było okej. No dobra, rozumiem, że na sam koniec był nagrobek. Taki finish.
Inskrypcja! Świetnie, udało mi się znaleźć stary nowiór, wykonać kopię jego inskrypcji, wróć do kapitana, przekaż mu wejście do kryjówki baronów. Uuu, pańczego klucza byśmy potrzebowali. No dobra, wiecie co? Ja się już do was odezwę, jak po prostu będę w tym M1 i będę już przy kapitanie. Okej, słuchajcie, trafiliśmy do F1, chciałam mówić do M1, słuchajcie. I pierwszy zejdziemy pokoje Uriel, Sean i zejdziemy do kapitana. Więc idziemy do Uriela, powiedzieć mu, żeśmy zabili tego, co trzeba, pajączka. Udało ci się znaleźć kolejny ślad czarnej magii. Faktycznie, to 9. strona pamiętnika. Jestem ciekawy, czy czar zadziała, zobaczymy. Tutaj jest napisane. Rozpoczął się atak Lee Shopa. Nadal nie wiemy, jak użyć czarnej magii. Jestem bardzo zdenerwowany. Jesteśmy na froncie, próbując chronić nasze królestwo. Nasze środki nie wystarczają. Siła wrogich żołnierzy jest bardzo potężna. Jeśli się nic nie zmieni, to możemy się... To możemy przegrać bitwę. Musimy się udać w takie miejsce, gdzie nie będziemy mogli zaatakować nas konno. Może na lodową pustynię. Przy odrobinie szczęścia będziemy mieli wystarczająco czasu, by kontynuować badanie. Boże, pomóż nam. A tak się rozpoczął, zanim zdążyli dokładnie zbadać czarną magię? Musieli zabarykować się na lodowej pustyni. To może oznaczać górę Sohan, która nazywana jest również lodową ziemią. Musimy poszukać dalszych śladów. Udaj się na górę Sohan i sprawdź, czego możesz się dowiedzieć. Hej, nie tak szybko, nie zapomnij swojej nagrody za 9. stronę. 5 milionów punktów doświadczenia, 25k i symbol króla... Co? Symbol króla przepowiedni? Okej. To mi niepotrzebne. Co tam są? Jej, wreszcie mam moją książkę, dziękuję ci. Nie zostało dużo książek, które jeszcze nie przeczytałam. Zapiszę ci wszystko, co wiem o tej sali do mojej porcelanie. Trzyma się wskazówek, a wyprodukujesz. Cudowną porcelanę. A teraz czas na czytanie nowej książki. Żegnaj. Żegnaj. Czyli co, wybieramy się do Johna? Johna mi się kojarzy z Tomb Raiderem. Och, tu jest wszystko. Wyrobię sobie 1%. Dziękuję. Dzięki tej receptury przejdę do historii jako mistrz porcelany. Dziękuję ci za pomoc. Wkrótce zwrócę ci najnowszą ceramikę. Zaufaj mi. Moja porcelana przetrwa wieki. 2,5 miliona punktów, 35k i jadelitowe budki. Mnie długo będzie 52 level bez ekspienia, po prostu robiąc misję. Wsio, co to za budki? Damy Petowi. Dobra, idziemy do kapitana. Cześć kapitanie. Nowe niebezpieczeństwo, świetnie, dobra robota, niechaj zerknę. Nie kojarzę tych znaków. Nic z tego nie rozumiem, może by zapytać Uriela. Bardziej ulatać. Uriel mam to. Maszakryja to jakaś. Jedziemy do Uriela w takim będzie. Zobaczymy, co nam Uriel jeszcze powie. Cóż za ciekawą rzecz. Cześć. Nowe niebezpieczeństwo. Kapitan chce, aby mu przetłumaczyć tę tajemniczą inskrypcję? Nie ma sprawy, uwielbiam takie wyzwania. Pokaż no. To niesłychane. Zaczekaj, zaraz spiszę ci tłumaczenie. Masz. Zanieś tak jak kapitanowi, po czym wróć do mnie. Jeśli ta inskrypcja ma prawdę, to wszyscy jesteśmy w strasznym niebezpieczeństwie. Leć już, leć. Lecę, bo życie jest złe. Dobra, nieważne. Co mam już do kapitana z tym, halo? List Uriela. A niech mnie szlak! Na trzecim poziomie lochu pająków zagnieździł się potężny pajęczy demon baronów na pająków. Według inskrypcji przyniesie sobie specjalny klucz, a wkrócie do tej udanieckiej. Udaj się do Uriela, spytaj go o ten klucz. Potem zwerbuj ekipę doświadczonych wojowników, wspólnie zaatakujcie kryjówkę baronów pająków. Masz, mam dla ciebie kolejną przepustkę. Łocie, suna! Czyli co, znowu będziemy latali, ale to już nie dzisiaj, kochani. A gdzieś tu musimy większą grupą, więc... Radarek? Słuchaj? Albo jebnę palcem? Słuchaj? Musicie mi pomóc. List Uriela. Ach, dobrze, jesteś już z powrotem. A więc, kapitan wydał ci rozkaz zgładzenia baronów pająków, jednak wejście do tej kryjówki jest zablokowane. Można ją otworzyć wyłącznie za pomocą pojęczego klucza. Wykonanie takiego klucza jest bardzo skomplikowane, ale jeśli przyniesiesz mi worek z pańczą trucizną, worek z pańczymi jajami, pańczą sieć, oczy pająka, nogi pająków i jad królowej parąków, to powinien być w stanie tego dokonać. Ja cię sunę, to muszę ci jakieś jeszcze rzeczy poprzynosić. No dobra, pudło... Pudło z papierami, to jeszcze byśmy mogli zrobić dzisiaj i to było wszystko. List dla Uriela. Okej. No dobra, czyli szczerze mi się, że po prostu muszę takie rzeczy wykonać.
Okej, okay, czyli byśmy potrzebowali tych ulepów, żeby mieć te wszystkie rzeczy, które tam były wymienione i z tym do Uriela on da nam klucz, a tylko pytanie, jakby chciał iść grupą, to tak samo to działa? To mnie ciekawi, czy tak samo to będzie działać, jeżeli będę chciał iść grupą? Nie? To jest ciekawe, to tak zadziała. No nic, zobaczymy, słuchajcie. Gdzie my mamy tą skrzynię z pudełami, halo? Stare pudło, to będzie to. Czy co, musimy się wybrać? Tutaj na to wychodzi. A właśnie, może przy okazji byśmy zrobili tą misję na polowanie zły duch martwego ciała. Szukamy. Czekajcie, czekajcie, bo chyba się zbliżamy. Stare pudło, o. Stara skrzynia z papierami. To są wojskowe papiery i zapiski. Oto kolejna strona smętnika. Muszę zarzucić to Urielowi, ale to najlecikowo. Czy w teorii możemy być wracać do Uriela, ale jeszcze słuchajcie, poszukam tych, co muszę ubić, dobra? Więc zaraz się widzimy. Podczas szukania, słuchajcie, znalazłem Matka Diabła tak o na drodze, ale powiem szczerze, że nie znalazłem tego, co chciałem, więc no nie wiem. Tak jakoś... nie wiem czemu. No dobra, no ale stwierdziłem, że Matka Diabła możemy również ubić. To wszystkie są takie jakby ezoty z tego, ze świątyni, więc całkiem w porządku. I ja myślę, że do was się odezwę już po prostu, jak go sobie ładnie ubijemy po prostu. Cały proces ubijania, no tak trochę nie tego, ale... słuchajcie, no nie wiem, no zrobię sobie to najwyżej w wolnej chwili, kiedy będzie czas, znaczy kiedy będzie czas, bo to jest... No właśnie nie wiem, na który to jest level, ale jeżeli to jest gdzieś na wysoki, no to na niski. Załóżmy jakieś 45, 6 czy coś, no to jeszcze trochę mamy tego do zrobienia, więc słuchajcie, gdzieś tam... będę musiał to ponadrabiać po prostu. No ale dobrze, widzimy się, jak już ubiję tego metka. Okej, okay, słuchajcie, zaraz go chyba mamy ubite. Co i co? Mamy, dobra, mamy to. Eliksir księżyca, a faktycznie, bo on jeszcze drapie do północy. Nice. Czy będziemy mogli to sobie sprzedać? Ciekawe ile kosztuje. Dobra, to będziemy mieli dlatego to. Nie znam tyle, to sobie weźmy. A jakie kół dropu? To mało mnie interesuje to kół. No ale nice, dropu, a nawet... powiem szczerze, że nawet się na to nie nastawiałem, szczerze mówiąc, że coś tam mi cokolwiek dropnie. Czekajcie, przyjrzyjcie, ile kosztuje eliksir księżyca. Bardziej chyba ten czerwony jest droższy, nie? Eliksir ten drugi, słońca. No bo on, że tak powiem, no jest bardziej potrzebny niż eliksir księżyca, no ale... dobrze, też słuchajcie, na mojej, znaczy na mojej grupie gildyjnej, na gildzie też napiszę. Więc zobaczymy, co nam mi chłopaki odpiszą. Wiecie, zawsze to dodatkowe pieniążki, nie? Dobra, i tu nagle 3 się odpaliłem. Okej. Okay. Dobra, lecimy do Uriela pierwsze, co? A ja już ubiłem może to... albo już ubiłem te moby. A, widzicie. Ach, udało się znaleźć 10. stronę z pamiętnika. Zbliżamy się do końca opowieści. Naprawdę? Znaczy, ja liczę na to, że Uriel będzie się ciągnął, być nie wiadomo ile, no ale dobrze. Dobrze, że wszystko zostało zapisane. W przeciwnym razie, cała wiedza poszłaby na marne. Zobaczmy, czego się dowiemy. Udało się odprzeć pierwszy atak, ale kolejna fala niedługo nadciągnie, niestety. Wprawdzie teren utrudnia poruszanie się uzbrojonej kawalerii Lesoopa, ale przybywa ich coraz więcej. Nie wygram. Pozostaje nam ostatnia szansa, by zakończyć badanie czarną magią. Przed ochroną nocy przełamiemy linię oporu wrogowi i powrócimy do jaskini pęku. Będę się modlił. Nie o zwycięstwo, a odrobinę nadziei. Och, myślę, że jesteśmy już bardzo blisko celu. W końcu dowiemy się, czegoś więcej o czarnej magii. Nie mogę się doczekać, wróć do lochu pajęków, gdzieś tam musi być 11 strona. Okej, okay, dostaliśmy 5,5 miliona punktów i zaraz mamy... zaraz mamy level. Okej, okay, fajnie. Kolejna strona, no to już uda się zabić kilka szponistych, trujących. No to słuchajcie, to już na kolejnym odcinku. Na pewno, jak będę robić odcinek normalny. Specjalna mikstura. Witaj, czekałem już na ciebie. Twój trud nie powinien pójść na marne. Pozwól, że przekażę ci twoją nagrodę. Co dostałem? Potężna mikstura to zwiększa twoje punkty ataku i obrony i daje ci 50 tysięcy punktów życia. Tylko w strefie... tylko w strefie walki. No dobra. A tu ktoś tutaj ładnie zaszalał. Może jakieś OZ-ka będzie tego? Szarży? Zwinka? Może nie?
Morf nam się nie przyda. Wiecie, tu niektórzy rzeczy wystawiają takie rzeczy. Zasadzka nie. Leczenie też nie. Ku. Burzowy szpon też nie. No i tu już dużo nie zostało. Zresztą już zaraz znika wszystko. Tąpnięcie. To można by sprzedać. To też się sprzeda. Leczenie też by się sprzedało. A to... No to nie. A to... Też nie. No dobra, no ale to się sprzeda, bo ja takie rzeczy właśnie sprzedaję. No dobra. Ogólnie... Co to? To jest likan? I ja cię pierunię. Tak wygląda po prostu likan na takim levelu. Tak szpon. Ja pierdzielę. Szok. No dobra. Co nam tu się jeszcze świeci, słuchajcie? Kapitan nam się świeci. A co, on chce nam przypomnieć się, czy co? A może o te szarfy chodzi? No bo przecież zawsze było powiadomienie, nie? O tych szarfach. Zaraz zobaczymy. Co tu mordeczka stoi przy kapitanie? 3 godziny. Tak, to jest to. Dobra. No to co? Ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę mnie widziana, no jak widzicie, zbliżam się 52 levelu. Na dniach, może nawet dzisiaj, albo jutro, nie, dzisiaj na pewno nie. Więc jeżeli oglądacie ten dniu produkcji, to w środę, w święto 3 Króli powinien pojawić się live, bo do 7 jest właśnie ten event. Więc w święto 3 Króli wieczorem widzimy się na live, gdzie robimy wszystkie karty. Okej. Okay. I nie wiem, czy jako to zrobię jako odcinek, czy to będzie za długi jako odcinek, więc może jakieś tam wytnę jakieś sceny. Zobaczymy. O, wow, zobaczymy, słuchajcie. Ja się będę z wami żegnać, trzymajcie się, do zobaczenia. No i tak jak mówię, film się spodobał, łapeczka w górę. Jeżeli jesteś nowy i nie subskrybujesz mojego kanału, to będzie mi niezmiennie miło, jeżeli tego faktycznie suba zostawisz. Trzymajcie się i widzimy się za parę dni na live, a jeżeli nie na live, to po prostu widzimy się już za tydzień. Cześć!